poniedziałek w strugach deszczu oficjalnie została oddana do użytku świeżo wyremontowana ulica Kwiatowa. Długo oczekiwane zadanie dotyczyło odcinka łącznej długości 370 metrów. Połowa zadania została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Mieszkańcy, którzy pracują lub robią zakupy w strefie handlowo-przemysłowej przy ulicy Kwiatowej, mogą odetchnąć. Minął już czas wpadania kierowców w dziury i jeżdżenia slalomem w celu uniknięcia nierówności. Po kilku tygodniach zakończył się remont ulicy, która dla wielu mieszkańców jest także skrótem pomiędzy ulicą Malinowską a Gdańską. W poniedziałek w strugach deszczu prezydent Tczewa w towarzystwie posła i senatora oficjalnie otworzył wyremontowany odcinek ulicy Kwiatowej. Pomimo pogody spotkaliśmy się, żeby oficjalnie oddać do użytku wyremontowaną drogę, która została zrobiona ze środków Rządowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych. Poziom dofinansowania 50%. Program bardzo nietypowy, ponieważ zakładał właśnie remont. Stąd też nie ma tutaj asfaltu, nie ma innych elementów, które kojarzą nam się z ulicami. Są płyty betonowe, bo tak miało być w programie. Wartość zadania około 1 000 000 zł, poziom dofinansowania 50%, ale jak widać, a przynajmniej dla tych, którzy jeździli tą drogą poprzednio, znacząco poprawił się standard dojazdu do zakładów pracy i obiektów handlowych, które się tutaj znajdują. Efektem zrealizowanego zadania jest odtworzona nawierzchnia z prefabrykowanych płyt drogowych o szerokości 6,5 metra. W ramach inwestycji wykonano niezbędne prace towarzyszące, jak na przykład profilowanie podbudowy, regulacja wysokościowa istniejących zjazdów i zwieńczeń urządzeń sieci uzbrojenia technicznego w obrębie jezdni. Wykonawcą robót była firma z Rajków. W otwarciu ulicy wzięli udział parlament Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej, senator Ryszard Świlski oraz poseł Jacek Karnowski. Obaj pogratulowali Mirosławowi Pobłockiemu sukcesów w zdobywaniu środków zewnętrznych i poparli jego kandydaturę na prezydenta. Niełatwo być prezydentem, jak świeci słońce. Czasami też musi padać deszcz. To była ciężka kadencja, pandemia, przyjęcie kilku tysięcy uchodźców z Ukrainy, głównie kobiet, dzieci. Mieszkańcy Tczewa świetnie sobie dali z tym radę, jak cała Polska, ale ja podziwiam rewitalizację na Zatorzu, podziwiam budowę nowego lodowiska. Naprawdę bardzo wiele inwestycji, nie tylko w centrum, jak ulica Gdańska. To wszystko w Tczewie się zmieniło. Dla mnie istotne, że w tym projekcie człowiek jest podstawą, bo chociażby Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który również był ujęty w całym programie rewitalizacji, pokazuje też, że miasto, prezydent miasta angażuje te środki w człowieka, a wszystko jest ważne. Drogi są ważne, szkoły są ważne, ale jeżeli nie inwestuje się w człowieka, to reszta się nie liczy. Przypomnijmy, że w dalekiej przyszłości równolegle do ulicy Kwiatowej będzie biegła tak zwana północna obwodnica, będąca wydłużeniem ulicy Dworcowej w kierunku zachodnim. Jej realizacja jeszcze bardziej odkorkuje ulicę Malinowską i udrożni specjalną strefę ekonomiczną. Prezydent informuje, że wykonanie tej inwestycji to bardzo odległa przyszłość, ponieważ w pierwszej kolejności miasto będzie musiało skupić się na południowej obwodnicy, czyli tak zwanej ulicy Nowej Głowackiego. Połączy ona ulicę Bałdowską z Aleją Solidarności. Oczywiście gdzieś tam w planach jest dobudowanie tego łącznika do dworca, ale to nie jest w tej chwili jakby pierwsza kolejność ważności. Ważniejsza jest akurat południowa obwodnica miasta, jak już jesteśmy tak przy geografii, ale to jest naprawdę zadanie przynajmniej na 2, jak nie na 3 kadencje, ze względu na olbrzymi zakres prac, które tam są wymagane. Bardzo długi odcinek drogi, do tego 2 wiadukty. To jest przed nami ciągle jeszcze.